Dobrze. To witamy w takim razie wszystkich Was na turkusowym śniadaniu warszawskim, 35. i wyjątkowym też z tego powodu, że oprócz tematu oczywiście i gościni, którą mamy, że wznawiamy działalność w Warszawie po chwili przerwy i wznawiamy ją takim tematem, który jest dla mnie szerszym kontekstem, tak, bo mamy turkusowe śniadania, czyli patrzymy na koncepcję innego podejścia do organizacji, takiego, które widzi człowieka, a jednocześnie jest efektywne. I jako turkusowe śniadanie jesteśmy w tym momencie w kilku miastach Polski. Jest Fundacja Turkusowych Śniadań. Widzicie za mną z kolei Till Around the World, bo też jesteśmy członkiem jako organizacja tej przestrzeni, czyli ludzi, którzy się gromadzą wokół idei turkusu, nie tylko teoretycznie, ale też bardzo, bardzo praktycznie, żeby pokazywać, jak to działa. Jednocześnie widzimy to, co widzimy, to, że ten kontekst turkusowy jest po pierwsze właśnie nowy, inny. I jesteśmy do tego, mamy inne nawyki w codzienności, inaczej działają organizacje, inaczej działają firmy, inaczej działają pewnie społeczności, tak jak Kasia o tym zaraz powie. I w związku z tym, żeby to nowe się przyjęło, to też warto otworzyć tą przestrzeń, tak? I ta przestrzeń może być tworzona właśnie w poziomie lokalności, może być tworzona w edukacji, bo jest też cała część taka edukacyjna, która rozpędza to, żeby dzieciaki po prostu dla nich to było naturalne, ta demokratyczność i współudział był naturalny. Więc w takim kontekście jest, bardzo się cieszę, że Kasia się zgodziła i Klaudia w ogóle przyniosła, też Klaudii bardzo dziękuję, przyniosła pomysł i kontakt i pomysł Kasi na to, żeby właśnie zobaczyć, jak z kolei możemy połączyć tutaj te elementy, które my wykorzystujemy w ramach turkusowych śniadań, o których mówiliśmy w organizacjach, a to, co Kasia ma, jeżeli chodzi o społeczności lokalne. 35. warszawskie, 245. Andrzej, który tutaj złodzi nas, na razie niestety musiał opuścić, przypomina zawsze o statystykach, więc 245. polskie. Wydarzenia kolejne w najbliższą środę, łódzkie śniadanie, właśnie o tym z kolei z nawiązaniu do Till Around the World, czyli będzie z gościem z zagranicy i po angielsku w temacie, jak turkusowa firma może przetrwać w świecie, który bynajmniej turkusowy nie jest. I kolejne spotkania będą jak zwykle we Wrocławiu w ostatnią środę miesiąca. Na warszawskie kolejne też się za chwilkę pojawią, także na meetupie, na stronie na LinkedInie i na stronie na Facebooku możecie śledzić. Dołączył jeszcze Adam, bardzo serdecznie witam i oddaję głos naszej cudownej gościni, z którą nie mogłam przestać rozmawiać przed spotkaniem, Kasi. I Kasia powie o swoim kontekście, no i przedstawi nam to, co ma do pokazania tutaj w tej części. Dzień dobry Państwu, nazywam się Katarzyna Nakimowicz. Bardzo dziękuję za zaproszenie na to spotkanie w kręgu osób, które interesują się i działają na rzecz zmiany w kierunku bardziej horyzontalnych, włączających i demokratycznych struktur oraz modeli organizacji i zarządzania. Cieszę się ogromnie, że będę mogła dzisiaj podzielić się z Wami nie tylko taką wiedzą teoretyczną, ale też doświadczeniami i refleksjami z mojej pracy w terenie z organizacjami w regionie Kantabria w północnej Hiszpanii, gdzie teraz się znajduję. Przygotowałam też na dzisiaj krótką prezentację, która mam nadzieję, że nas naprowadzi później w dyskusji na poszukanie podobieństw i różnic między systemem Consejos Abiertos, czyli tak zwanych otwartych zgromadzeń w Kantabrii, a funkcjonowaniem rad sołeckich w Polsce oraz sposobów ich odnowienia i wzmocnienia. Teraz udostępnię
ekran. Czy to jest, czy jest widoczna prezentacja? Tak. Tak, tak. Okej, świetnie. Naszym zadaniem tutaj w Kantabrii jest łączenie lokalnych wspólnot z instytucjami publicznymi, włączanie mieszkańców w procesy podejmowania decyzji publicznych oraz facylitacja i moderacja partycypacyjnych spotkań na obszarach wiejskich w okolicznych wsiach i miasteczkach. Jednocześnie jako osoba związana z akademią zajmuję się badaniem historii sposobów oraz sposobów funkcjonowania i odnowy tradycyjnych praktyk horyzontalnego zarządzania i starych mechanizmów demokracji bezpośredniej, czyli tak zwanych consejos abiertos, po polsku otwartych zgromadzeń. W tym autonomicznym regionie, czyli Kantabrii, tradycje otwartych zgromadzeń sięgają nawet VIII czy IX wieku. Najprężniej działały w okresie późnego średniowiecza, natomiast największym wyzwaniem i zagrożeniem okazał się dla nich reżim frankistowski, który wprowadził zakaz funkcjonowania tych rad jako opozycji w stosunku do narzuconych, zhierarchizowanych i wertykalnych struktur państwowych. Był to, wydaje mi się, po prostu taki objaw strachu przed wyrazem samoorganizacji, współpracy i samostanowienia wiejskich wspólnot, które rozwijają się z dala od wielkich ośrodków miejskich, przez wieki wypracowały sobie taki własny model zarządzania. Consejos abiertos pełniły w tych wspólnotach różnorodne funkcje. Przede wszystkim jest to przykład takiego kolektywnego i autonomicznego zarządzania, którym nie jest sterowany odgórnie, ale opiera się na samoorganizacji, samowystarczalności i idei prawa do samostanowienia wspólnoty o własnych sprawach. W czasie takich otwartych zgromadzeń w jawny i kolektywny sposób identyfikowane są rzeczywiste potrzeby społeczne, dyskutowane są pomysły i opracowywane rozwiązania dla wspólnych problemów. Jest to także oddolna i partycypacyjna forma planowania lokalnej gospodarki i regulowania obiegu towarów na danym obszarze. Lokalne rady były też odpowiedzialne za zarządzanie głównymi miejscowymi zakładami rzemieślniczymi, takimi jak młyny, kalnie, piece, kuźnie, zakłady dekarskie i tym podobne. Można podsumować, że tak naprawdę jedną z najważniejszych funkcji tych zgromadzeń było po prostu utrzymywanie i wzmacnianie relacji między sąsiadami, udzielanie wzajemnego wsparcia, świadczenie różnych sąsiedzkich usług, a w przypadku sporów rady pełniły też taką funkcję sądowniczą. Jak funkcjonują te zgromadzenia? Sesje odbywają się minimum raz na kwartał. Jest to dzień wolny od pracy.
Tradycyjnym sposobem zwoływania takiego zgromadzenia jest bicie w kościelny dzwon. Może się to też odbywać poprzez tak zwaną proklamację, zwykłe ogłoszenie, albo jeszcze w inny sposób, który jest praktykowany na danym terenie. My zazwyczaj ogłaszamy to w ten sposób, że bijemy w dzwon. Zebranie jest ważne wtedy, kiedy obecna jest minimum 1/3 uprawnionych do tego mieszkańców społeczności. Konieczna jest też obecność, wyznaczenie sekretarza i przewodniczącego lub osób, które je prawnie zastępują, a uchwały są podejmowane większością głosów. Żeby to zobrazować, to tutaj też podaję przykład jednego z takich zgromadzeń, podczas którego omawialiśmy, ustalane były decyzje związane z wybudowaniem nowych poideł dla zwierząt pastwiskowych oraz umożliwienia częstszych wizyt weterynarzy związanych z ograniczeniem dojazdu osób, które się zajmują weterynarią z miasta do odległych terenów wiejskich. Jakie są współczesne wyzwania dla tych form samostanowienia i samoorganizacji? Współcześnie funkcjonowanie otwartych zgromadzeń staje się mocno ograniczone. Ta tradycja powoli niestety zanika i wiąże się to z różnymi wyzwaniami, z którymi borykają się ludzie na obszarach wiejskich, wydaje mi się, nie tylko w Hiszpanii, ale praktycznie we wszystkich częściach świata. Jednym z największych problemów, który jest tutaj też publicznie debatowany, jest wyludnianie się wsi. Ich mieszkańcy stają się coraz starsi, natomiast młodsze pokolenia ze względu na brak ciekawych perspektyw odpływają do miast. Ponieważ też tradycyjnie w tych otwartych zgromadzeniach, zebraniach brali udział starsi mężczyźni, rolnicy i hodowcy zwierząt, to po prostu nie ma komu kontynuować tych praktyk. Problemem są też nasilające się podziały społeczne, polaryzacja i takie tendencje autorytarne, które sprawiają, że pole do dialogu staje się coraz mniejsze. Można też wspomnieć tutaj o fake newsach, które też są po prostu rozpowszechniane przez social media i to też trafia do ludzi na wsiach i to właśnie pole do porozumienia bardzo, bardzo się ogranicza. Wyzwaniem, które wydaje się jednak największe, to zmiany klimatyczne, które wciąż się nasilają i widać je gołym okiem każdego dnia. Wysychające i zanieczyszczone rzeki, pożary niszczące coraz większe obszary lasów, czy zanikająca bioróżnorodność gatunków roślin i zwierząt. Jednocześnie bardzo wyraźne jest to, że instytucje państwowe i wybrani w wyborach politycy wciąż oddalają się od codziennych spraw i problemów obywateli. I bardzo widoczne jest to też w tym, że wypracowywane w europejskich i międzynarodowych instytucjach modele teoretyczne oraz te wielkie strategie typu Europejski Zielony Ład, czy bardzo ambitne cele zrównoważonego rozwoju
wyznaczone przez Organizację Narodów Zjednoczonych, nie mają do tej pory praktycznie żadnego przełożenia na taką codzienną praktykę i życie ludzi na wsiach. Tutaj na przykład widoku mojego wczorajszego widoku z okna, to jest też taki sposób, w który rolnicy i hodowcy zwierząt protestują, manifestują swoją opozycję w stosunku do centralnego rządu w Madrycie, który zakazuje zabijania, strzelania do wilków. Natomiast problemem jest to, że wilki zabijają zwierzęta, polują na zwierzęta hodowlane. Jest to spory konflikt, który tutaj, który jest bardzo wyraźny i bardzo nam doskwiera też w ostatnich dniach. I te pożary są, to jest udowodnione, że są po prostu, jest to czynnik, stuprocentowo czynnik ludzki. Natomiast przy zmianach klimatycznych ten problem się nasila. No więc myślimy, jak właśnie wykorzystać ten stary, tradycyjny mechanizm otwartych zgromadzeń i w jaki sposób można te struktury regenerować, wzmacniać po to, żeby wspólnie wypracowywać rozwiązania dla tych wspólnych problemów. I tak, co wydaje nam się rozsądne z dotychczasowego, na podstawie naszych dotychczasowych doświadczeń, to promowanie uczestnictwa w otwartych zgromadzeniach i włączanie w ich struktury młodych osób, które jednak zostały na wsi lub przeprowadziły tutaj się z większych miast. Ważne jest też wzmacnianie pozycji kobiet czy innych tradycyjnie wykluczonych i dyskryminowanych grup, które do tej pory nie brały udziału w procesach podejmowania decyzji, tych wspólnych decyzji. Pomagają nam w tym takie bardziej współczesne metody i techniki, jak facylitacja grup i moderacja spotkań. Inspirują nas też standardy wypracowane i przetestowane na podstawie modelu demokracji partycypacyjno-deliberatywnej, na przykład przy organizacji paneli obywatelskich, w których bardzo istotny jest udział ekspertów i ekspertek, czy mechanizm losowania przy wyborze osób uczestniczących w spotkaniach. Myślę, że mogą też pomóc narzędzia cyfrowe, ale tutaj z też z takim ograniczeniem. My wykorzystywaliśmy narzędzie na przykład przy zakładaniu grup sąsiedzkich na portalach i komunikatorach społecznościowych. Są też aplikacje pomagające ustrukturyzować dyskusje i śledzić ich rozwój. Trzeba jednak brać wtedy pod uwagę różne ograniczenia typu wykluczenie cyfrowe, na przykład starszych osób, czy nawet całe społeczności, które wciąż nie mają dostępu do internetu. Na przykład jednym z procesów partycypacyjnych, które tutaj organizowaliśmy ostatnio w naszej okolicy, było spotkanie właśnie w celu wypracowania planu działania, żeby mieszkańcy mieli w ogóle zasięg w telefonie i połączenie z internetem. I to się dzieje właśnie w XXI wieku i w starym kraju Unii Europejskiej. I tak, jeżeli mają też Państwo inne sugestie, w jaki sposób
odnawiać te stare tradycje, to myślę, że to będzie taki dobry początek do dyskusji. Również dlatego, że podobnie jak w Hiszpanii, także w Polsce czy w Niemczech istnieją tradycje przypominające te kantabryjskie otwarte zgromadzenia. Chodzi mi o istniejące w Polsce rady sołeckie, czy działające na wsiach w Niemczech, tak zwane Ortschaftsräte. Z tą różnicą, że w naszej części Europy funkcja tych organów ograniczona jest wyłącznie do konsultacji i doradzania. Jest to tylko takie uzupełnienie samorządu gminnego. Natomiast instytucja Consejo Abierto w Hiszpanii, jej moc legislacyjna i wykonawcza jest rozpoznawana i zawarta w konstytucji krajowej. Myślę, że warto też wspomnieć, że podobny system oparty na tak zwanych towns meetings, czyli spotkaniach samorządowych, działa też w Stanach Zjednoczonych i głównie w stanie Nowa Anglia. Jest to tradycja sięgająca XVII wieku i często służąca za przykład takiego sprawnie działającego systemu w oparciu o model demokracji partycypacyjno-deliberatywnej. I na koniec chciałabym tylko jeszcze przytoczyć jeden cytat, na który natknęłam się badając źródła historyczne dotyczące tradycji otwartych zgromadzeń w Hiszpanii. Są to słowa jednego z badaczy ludowego społeczeństwa wiejskiego, filozofa polityki i historyka Felixa Rodrigo Mori. Demokracja jako samorząd obywatelski jest albo bezpośrednia, to znaczy oparta na zgromadzeniu czy na sieci zgromadzeń, w których uczestniczy cała dorosła ludność, albo nie jest. Jeśli nie jest, mamy do czynienia z dyktaturą, jak to ma miejsce obecnie. Dziękuję. Dzięki, Kasiu. To prezentacja, to może zamkniemy prezentację, wtedy będziemy się widzieć nawzajem. I rozumiem, że teraz jeszcze część na pytania, refleksje. Zapraszamy do takowych. Coś się Wam pojawia jako pytanie? Bo ja mam, to ja może zacznę na rozgrzewkę. Czy, bo pomówiłaś, no, że trochę, że były i zanikały. I ile jest tych miejsc, które widzisz, których one działają, są żywe, tak? Jak tak. To widzisz? No więc problem jest w tym, że nie ma statystyk też aktualnych na ten temat. Więc to jest też ogromne pole do badania. Ja tutaj jestem od miesiąca i odkryłam kilka takich jeszcze w miarę sprawnie funkcjonujących zgromadzeń. Natomiast na obszarze całej Kantabrii wiemy, że są też miejsca, gdzie to się utrzymuje, ale konkretna liczba nie jest znana. Więc może być to kilkanaście, może być to kilkadziesiąt takich miejsc. To jest w samej Kantabrii, jest też region País Vasco obok, w którym też są podobne mechanizmy i jest to jeszcze na większą skalę. Natomiast nie ma statystyk na ten temat. Dzięki. Ja mam jeszcze kilka pytań, ale zostawię przestrzeń. Maciej, może tutaj jak w odniesieniu Agata, może coś ci się pojawiło i pozostali tilowcy. To może ja spróbuję.
Patrząc na naszych dotychczasowych doświadczeniach pracy ze społecznościami, taką mam refleksję, że tym czynnikiem, który może zwiększyć ten poziom zaangażowania, jest poczucie sprawczości, realne poczucie sprawczości. Dlatego my na przykład od pewnego czasu, jak pracujemy ze społecznościami i mamy wypracować jakiś wspólny plan, jakąś strategię, jakiś dokument, to od razu planujemy w projekcie jakąś pulę środków na wdrożenie czegokolwiek na początku. Że my się spotykaliśmy, ustaliliśmy i coś zrobimy. I jest efekt tego. Jakby to poczucie sprawczości powoduje, że potem ludzie widzą sensowność tych działań i jest ich zaangażowanie większe. Taka refleksja. Tak, na pewno. I Consejo Abiertos też mają obowiązek prowadzenia budżetów i mają środki na działania. No i właśnie jakby porównując sobie działanie rad sołeckich w Polsce i tych Consejo Abiertos tutaj, zadawałam sobie pytanie, dlaczego właśnie rady sołeckie nie mają takiej mocy, żeby tworzyć prawo, a i potem wdrażać też te decyzje, które wspólnie zostały podjęte, tylko ta funkcja ogranicza się właśnie do takiej funkcji doradczej. I myślę, że to jest też dobre pole do działania, żeby w Polsce właśnie na podstawie takiego modelu, który tutaj funkcjonuje w Kantabrii, wzmocnić pozycję rad sołeckich, które działają właśnie najbliżej, wydaje mi się, tak, tego wymiaru ludzkiego, czy po prostu w małych społecznościach, których raczej najłatwiej jest spotkać się bezpośrednio i wspólnie dyskutować i ustalać priorytety i szukać rozwiązań dla wyzwań. Kasiu, ja mam jeszcze taką ciekawość, czy wiesz, czy jakby masz wiedzę, jak, bo jedna rzecz to jest ta lokalna społeczność, jak się organizuje, jak organizuje sobie życie, tak, w swoim, ale mają też, rozumiem, w Hiszpanii tą właśnie to, co mówisz, czyli inicjatywę zmiany prawa, tak, legislacji ustawodawczą. I czy masz jakiś przykład takiego wniosku, takiej zmiany, którą takie społeczności wypracowały i co było jej esencją? Ja jestem jeszcze, myślę, że na dość takim świeżym etapie. Nie mogę podać przykładu zmiany prawa, ale myślę, że ważne jest to, że za tym idą konkretne działania, tak jak na przykład grupa rolników i hodowców zwierząt, która zebrała się ostatnio z nami, żeby ustalić potrzebę wybudowania tych poideł dla hodowlanych zwierząt i po prostu ustalenie planu działania, a potem jego realizacja. Jeżeli chodzi o przepisy prawne, no to musiałabym jeszcze właśnie zagłębić się w temat i poszukać takich przykładów. Dzięki. Pytam w kontekście tego, że w Polsce się pojawiła taka inicjatywa ustawodawcza, żeby sołectwom dać większą decyzyjność, nie? A to jest ciekawe bardzo. Tutaj. Czy jakieś jeszcze pytania się Wam pojawiają? Może też osoby, które właśnie tutaj są na spotkaniu, mają też takie doświadczenie pracy bezpośredniej z radami sołeckimi albo też z tak zwanymi lokalnymi grupami działania, bo to też się tutaj z
z tym wiąże. I może też mogłoby się podzielić tym, jak to funkcjonuje. Też Maciek jest w blokach, a jeszcze też zaprosimy też Agatę, tak, żeby też jej dać głos, ale Maćku, proszę bardzo. Moja obserwacja w pracy z radami sołeckimi, a zwłaszcza Radą Sołecką mojej rodzinnej miejscowości jest taka, że jak są wybory sołtysa czy Rady Sołeckiej, to jest cała sala, to jest 100 osób. A jakie zwykłe takie coroczne spotkanie, gdzie się dzieli budżet ten 20-30 tysięcy, to jest grupka, nie wiem, 10 osób. Że jest jakby takie podejście, że my wybieramy swojego namiestnika i on decyduje, a nie, że my wspólnie coś będziemy decydować, nie? To pokazuje tak jakby ten mental mieszkańców, tak? Jest nasz delegat, on ma tutaj władzę, sprawczość. A gdy trzeba corocznie się spotykać, coś wspólnie zadecydować, to już nie ma takiej woli. To jest ciekawe zjawisko, nie? Agato, a możesz ty podpowiedzieć, jak to widzisz? Bo może masz jakieś doświadczenie? Znaczy, ja nie mam doświadczenia we współpracy z Radą Sołecką, natomiast nasza organizacja współpracuje z lokalnymi grupami działania w Polsce. I ciekawa jestem, czy właśnie te zgromadzenia hiszpańskie, one też w jakiś sposób współpracują z lokalnymi grupami działania w Hiszpanii. One się tam nazywają pewnie GAL w skrócie. Tak, właśnie po tym naszym spotkaniu wybieram się na duże spotkanie takie podsumowujące wypracowanie strategii działania wszystkich grup lokalnych w regionie Kantabria i współpraca i wzmacnianie tych starych mechanizmów otwartych zgromadzeń będzie jednym z takich głównych tematów tutaj. Także myślę, że będziemy mogli też zostać w kontakcie albo wymienimy się mailami i wtedy będę mogła też połączyć w jakiś sposób te lokalne grupy tutaj z grupami, które działają na obszarach w Polsce, obszarach wiejskich w Polsce. Mamy też taki pomysł, żeby złożyć wniosek do programu CERF, czyli to jest unijny program, który skupia się na finansowaniu działań związanych z partycypacją obywatelską i aktywnym obywatelstwem, więc będziemy też szukać razem z organizacjami tutaj regionalnymi partnerów, żeby właśnie wypracować wspólnie taki model na podstawie najlepszych, dobrych praktyk, które są już stosowane i umacniać te zgromadzenia wiejskie w taki transnarodowy sposób. Jeszcze mogę dodać, że obecnie w Polsce właśnie trwa konkurs na wybór nowych RGB-ów, tych lokalnych grup działania w nowym okresie programowania 23-27. I te lokalne grupy działania, one na przykład mogą realizować projekty w partnerstwie, tak zwane projekty współpracy, również międzynarodowe. Czyli gdy Państwo coś tam wypracują w tej Hiszpanii, to być może można byłoby nawet poprzez nas, Krajową Sieć Obszarów Wiejskich, spróbować znaleźć też partnerów w Polsce wśród tych lokalnych grup działania w zakresie właśnie tworzenia, nie wiem, tych zasad współpracy, wzmacniania demokracji, czy tam dzielenia się doświadczeniami w tym obszarze.
Także jesteśmy otwarci oczywiście. Jak najbardziej. Myślę, że tak, zostajmy w kontakcie i na pewno prześlę też wiadomości po tym spotkaniu, na które się dzisiaj wybieram. Super. Kasi, oczy od razu rozbłysły. To było widać, ten błysk. Tak, jest możliwość połączenia. A ja mam jeszcze pytanie, Agato, do ciebie. Jak ty widzisz te elementy demokratyczne w tych działaniach, które, czy one tam istnieją w tych lokalnych grupach, z którymi wy pracujecie? Jak to jest w Polsce? Znaczy one muszą istnieć, dlatego że są te lokalne grupy działania, to są partnerstwa trójsektorowe, które obejmują sektor publiczny, społeczny i prywatny. I to są lokalne grupy działania, które opracowują lokalną strategię rozwoju na swoim obszarze. Ten obszar obejmuje co najmniej kilka gmin, więc jest dosyć, może być duży nawet. Natomiast one, tworząc tą strategię rozwoju, muszą konsultować ją z mieszkańcami, czyli muszą organizować takie spotkania co najmniej w każdej gminie. Muszą też angażować młode osoby i osoby wykluczone. To są ich kryteria wyboru. Później, jak już powstaną te strategie, zostaną wypracowane jakby obszary, które potrzebują jakby wsparcia, dlatego że lokalne grupy działania dostają środki finansowe z Unii, tak, z programu LIDER. Czyli jak zostaną wypracowane już te obszary wsparcia, to wtedy wiadomo, to znaczy to wtedy organizowane są takie konkursy czy tam nabory na dofinansowania różnych projektów i ci mieszkańcy mogą po prostu składać wnioski, tak? I są utworzone kryteria wyboru i one obejmują między innymi właśnie te grupy defaworyzowane, inne elementy, nie wiem, innowacyjne, dokładnie nie wiem, tak, no bo to dopiero będzie tworzone w tych lokalnych strategiach rozwoju, tak, które są obecnie tworzone. Ale są takie założenia, że muszą być wspierane osoby młode, angażowane grupy defaworyzowane. No takie są założenia tego programu LIDER. Mhm. Okay. Super, dzięki. W międzyczasie Maciek tutaj na czacie wrzuca linki i też Kasia dała swój. Także dzięki. I to podepniemy w takim razie też pod tam, gdzie będzie publikowane nagranie, tak żeby od razu to się też tam znalazło i żeby jak najwięcej osób mogło skorzystać. Mnie się pojawiają jakieś wnioski, podłączenia do turkusu, a jeszcze wcześniej mogę przegadać to, więc chciałabym też dać przestrzeń, żebyście wy zadawali jakieś pytania, co wam się pojawia. Adam, może coś tobie się pojawiło, tak? Jeden Adam i drugi Adam. Kwietniowy. Ale który drugi Adam? Bo jest jeszcze Żołnowski, tak. A, rzeczywiście, dobra. Mi się pojawiło... Cześć Adam. Mi się pojawiło parę minut temu. Tak, po pierwsze, czekajcie, tylko odrzucę tych, co ciągle do mnie dzwonią. Zaskoczony byłem, że tu jest tak kameralnie i tak mało osób. Ja teraz mam mały figołek w życiu zawodowym i zacząłem znowu chodzić na różnego rodzaju meetupy. Wiecie, agile, biznes i tak dalej, sektor prywatny oczywiście, czasami państwowe duże firmy, no to tam jak jest kilkadziesiąt osób, w sensie nie wiem, 20-30, to jest małe spotkanie. Nie? Webinary, no to a jak są jeszcze międzynarodowe, to tam 150, to jest normalnie. A tu patrzę i myślałem, że coś się zepsuło, nie wiem, internet się zepsuł albo mi ekran wyświetla tylko 1/7 całości. No i chciałem się w związku z tym z wami
podzielić dużym smutkiem, bo taka refleksja, że to się nie zepsuł internet, to tak jest, tym tematem się tyle osób interesuje. Na spotkaniu, gdzie jest 7 osób, 3 osoby są organizatorami, mimo że to jest stara tradycja jak świat, a potem jeszcze, to jest druga smutna refleksja, ale mam też trzecią radosną. Padło słowo reżim. No i myślę, mi się to kojarzy też mocno z tym, że to nie musi być reżim taki nazwany przez dużymi literami, taki wyraźny, że się ludzi zabija w imię jakiejś idei, ale słowo ego i w tym biznesie, bo ja tak najbardziej mnie ciekawi, jak te takie społeczne metody wrzucić do biznesu, żeby tam, gdzie jest wsparcie na takie napieprzanie, nawet nie zarabianie pieniędzy. Czasami te pieniądze gdzieś tam znikają, a my i tak tniemy gdzieś na siłę przed siebie bez sensu. Żeby to jakoś uspokoić i żeby ludzie zaczęli ze sobą gadać. Taki mam jakiś w tyle głowy, taki, nie wiem, cel, marzenie. No i tam jest dużo tego ego, że każdy chce po swojemu. No jak każdy chce po swojemu, no nawet nie każdy. Jak jest ta masa krytyczna, wydaje mi się, że może być taka dość mała, nie wiem, na 10 osób dwie chcą takiego napieprzania, będzie po mojemu, nie? My way albo highway i już. No i wtedy dialog jest, nie wiem czy niemożliwy, ale bardzo trudny. Moja nadzieja, że coś się z tym w szerszej perspektywie uda zrobić, to z roku na rok maleje. Ale to, co Maciek powiedziałeś, tak mówisz, że oj, szkoda, bo 10 osób przychodzi na spotkanie. Ale zaraz, na to drugie przyszło 100. To jest, myślę, bardzo dobry początek, że przynajmniej tego przedstawiciela ludzie chcą wybrać. I to też jakoś zachód Europy, nie wiem, czy całe niektóre państwa mają, tam dużo ludzi na wybory chodzi. Abstrahuję od tego, gdzie są obowiązkowe, gdzie nie. I to jest już jakiś chyba dobry początek, no nie? Taki mały, ale przynajmniej jest na czym budować. No i takie refleksje. Mm-hmm. Dzięki. Jeżeli mogę trochę odpowiedzieć właśnie na to, na te tematy, które Adam poruszył. No myślę, że no tak, rzeczywiście no jest to wciąż taki temat dosyć niszowy, którym zajmuje się jeszcze nie tak wiele osób, ale też z drugiej strony mamy wtedy ogromne pole do działania. Te zmiany, one i tak po prostu będą następować i jest potrzeba zmiany modelu zarządzania, ale też wdrażania tych innych sposobów działania i zarządzania. Jest to po prostu konieczne, jeżeli wydaje mi się, ze względu właśnie na to, co mówiłam, jeżeli chodzi o zmiany klimatyczne, tak? Jeżeli przepisy są, czy zakazy, nakazy są wydawane odgórnie, to od razu w ludziach rodzi się ten mechanizm takiej blokady i protestowania przeciw temu, więc to po prostu nie działa. Więc jeżeli te wszystkie strategie związane ze zrównoważonym rozwojem i przestawianiem się na zieloną gospodarkę i właśnie nowe sposoby konsumpcji, produkcji i tak dalej, jeżeli to ma działać w praktyce, no to musi być wspólnie wypracowywane z ludźmi. Wciąż widać też nawet na tych naszych partycypacyjnych spotkaniach ogromne nierówności, jeżeli chodzi o właśnie polityków, którzy zostali wybrani w wyborach. Widać też taką nierówność nie tylko w sposobie, który
które się wypowiadają. Taki no, widocznie uprzywilejowany sposób, ale też jest wyraźna bardzo centralizacja informacji i wiedzy właśnie w instytucjach publicznych. Więc my widzimy naszą rolę jako takich lokalnych łączników między właśnie instytucjami, które no mają fundusze i mają tak zwaną władzę wykonawczą, a ludźmi, którzy tutaj tradycyjnie się gromadzili i podejmowali te decyzje w taki kolektywny sposób i autonomiczny. I stało to trochę tak w takiej opozycji do tych właśnie instytucji państwowych. No więc chodzi o to, żeby też wzmacniać to zaufanie, że jednak zależy nam na wspólnych dobrach, tak? Że właśnie jeżeli chodzi o to ego, to na przykład budżety partycypacyjne, które też w Polsce są bardzo rozpowszechnione, czy tak jak właśnie Agata mówiła o wnioskach, które mogą wypracowywać mieszkańcy, no to i potem zdobywać dotacje, to cały czas jest to oparte na takim bardzo, na takich indywidualnym spojrzeniu, a nie na takiej bardziej holistycznej wizji i strategii długofalowego działania. Więc nie chodzi o powtarzanie takiego modelu, żeby każdy indywidualnie składał wniosek na coś innego, na inny projekt i potem walczył o te dostępne środki, tylko żeby jednak mieć taką wspólną wizję tego, jak wspólnota ma działać i rozwijać się długoterminowo i właśnie też biorąc pod uwagę te wspólne wyzwania, ale też potrzeby. Jasne. Drugi Adam, masz jakieś refleksje, tak żeby Adamom dać przestrzeń? Tak. Tak, to jedną teraz właśnie miałem po tym jak Adam mówił o ego, że jest taka różnica, bo ja też raczej od strony biznesowej bardziej na to patrzę, że akurat pracuję teraz w organizacji, w której naprawdę tego ego jest dosyć mało. Nie wiem, jestem zaskoczony wręcz, jak to wygląda i ludzie się są w stanie ze sobą dosyć dobrze dogadywać, ale to też wydaje mi się wynika w dużym stopniu z w ogóle z podejścia do rekrutacji u nas i do tego, jakich ludzi się wybiera. I to jest zupełnie inna sprawa, która jest w biznesie łatwiejsza, bo sobie dobierasz współpracowników, a w takiej lokalnej społeczności tak naprawdę no, musisz się z każdym dogadać, tak? Praktycznie z każdym sąsiadem i tutaj już nie ma wyboru. No. I tutaj też była ważna ta kwestia językowa, o której wcześniej wspominał Maciek. Tutaj przy tym, jak zaczęliśmy nagrywać, żeby ten przekaz właśnie, ja wiem, że moja prezentacja była dzisiaj dosyć właśnie takim może akademickim językiem przekazana, ale mówiliśmy właśnie o tym, jak ważne jest to, żeby ten bardziej złożone teorie, modele i strategie, żeby to miało w ogóle szansę przełożenia, realizacji, wdrożenia w naszym codziennym życiu, żeby rozmawiać o tym w taki prosty sposób.
Jest to ogromne wyzwanie, myślę właśnie, że dla osób, które zajmują się tymi tematami akademicko. Mam taką tutaj podpowiedź, mianowicie od pewnego czasu, jak projekty tworzymy, piszemy, to przed tym etapem promocji ich, puszczeniem w świat, ja robię test, nazywam to test cioci Krysi. Daję cioci Krysi do przeczytania. Ciocia Krysia, jak zrozumie, co ja napisałem, to jest OK. Jak nie rozumie, to znaczy, że źle napisałem, nie? Ja jej pytam, co ciocia nie rozumie? I wtedy ja tłumaczę i wtedy wstaje taki przekaz, który się robi dla cioci Krysi. Jasny, jak ciocia Krysia łyknie to i zrozumie, to reszta też zrozumie. No. I to jest test cioci Krysi. Że ta ciocia Krysia będzie miała dużo roboty teraz. A to wynikało z tego, ten model postępowania, że no, część aktywności naszej fundacji kierowana była do seniorów. Pracowaliśmy z grupą w sumie do tej pory już ponad 300-400 osobową z terenów wiejskich powiatu myślibórskiego. Osoby często o raczej słabym wykształceniu, niekoniecznie rozumiejące nawet pojęcie projektu, tak? I stąd musieliśmy dostosować no, język w taki sposób, żeby był niewykluczający. No i to ten model gdzieś tak powiem działa, nie? Zdecydowanie bardzo, bardzo istotne, bardzo ważne. Mi się tutaj parę takich elementów pojawiło. Pojawiła mi się struktura, jak Agata mówiła o tym, jak jest ułożona jest rama projektu, tak? Jak kogo trzeba w ogóle, żeby ruszyć z nim, to jak on musi być właśnie inkluzywny, tak? W ramach lokalnej społeczności, to bardzo modeluje już pewne podejście, zaczyna modelować, tak? Sama ta rama. Z drugiej strony właśnie język, o którym Maciek mówiłeś, żeby ten język był też włączający. Zobacz, cały czas się pojawia słowo włączające, tak? A trzeci jeszcze taki element sobie pomyślałam o tym, o sprawczości, tak? O tym Maciek powiedziałeś na początku, tak? Że wtedy, kiedy ludzie widzą sprawczość swoją, czyli widzą efekt tego projektu, że to coś przynosi, że to nie jest tylko po tym, żeby się zebrać i porozmawiać, tylko że można mieć z tego korzyść lokalną, to też bardzo, bardzo pomaga w takim założeniu. Więc to samo gadanie niekoniecznie, natomiast w momencie, kiedy już mamy jakieś konkretne efekty, to bardzo, bardzo pomaga. Myślę, że w firmach tutaj jest akurat bardzo podobnie. To jest jakby takie trzy rzeczy. I też sobie zrobiłam taki rachunek sumienia i tak może zapraszam Was wszystkich do tego, żeby popatrzeć na ile nawet my działając w obszarze turkusu, partycypacji i tak dalej, w ilu rzeczach też społecznych uczestniczymy. Ja sobie pomyślałam, w mojej wspólnocie nie byłam przez dobre parę lat na spotkaniach, bo wszystko działa. Tak, przez reprezentantów. Więc to jest też taki kawałek, że może być tak, że ludzie nie chodzą, bo działa, albo ludzie nie chodzą, bo nie działa. W sensie, że ta reprezentacja, też mają poczucie, że nie mają wpływu na reprezentację. I tutaj dodam taką refleksję z ruchów młodzieżowych. Wśród osób, które spotkałam, nie wiem na ile to jest tendencja, natomiast spotkałam osoby, które miały dużą obawę przed wyborem reprezentacji z kolei. Dlatego, że bały się, że w momencie, kiedy i właśnie bardziej była tendencja do robienia takich wiecowych spotkań, żeby byli wszyscy, niż do wyboru reprezentantów z obawy, że ten reprezentant czy reprezentantka potem wykorzysta tą sytuację, że będzie reprezentantem, zarządzi tak, jak przebije się z tym swoim ego, powiedzmy, niekoniecznie posłucha i będzie na jego czy jej, nie, a nie będzie posłuchania społeczności. To jest bardzo dużo różnych elementów tej dynamiki. Kasiu, widzę, że chcesz już coś powiedzieć. Tak, bardzo. Bardzo się cieszę, dlatego że właśnie doszliśmy do tego momentu też w dyskusji, bo chciałam bardzo właśnie zwrócić uwagę na to, że ta forma otwartych zgromadzeń w ogóle jakby nie jest częścią systemu opartego na wyborach. Czyli takie jest to przykład tego, że po prostu że małe lokalne społeczności są w stanie się organizować i podejmować decyzje i potem je realizować, organizując się w swój własny tradycyjny sposób.
że to może być wyjątkowo po prostu w każdym miejscu ten sposób zarządzania może być stworzony wyjątkowy na podstawie jakiegoś wyjątkowego modelu, wypracowanego w tej właśnie społeczności. I tak samo rady sołeckie w Polsce nie muszą być tylko takimi przybudowkami dla sołtysów i dla samorządów, dla tak zwanych władz samorządowych, co dla mnie też jest trochę oksymoronem, no bo albo mówimy o samozarządzaniu, albo o władzy, która jednak się kojarzy z czymś takim mechanizmem odgórnego rządzenia i wydawania poleceń. Więc wydaje mi się, że właśnie jest ogromne pole do działania i zmian myślenia o zgromadzeniach wiejskich, właśnie żeby miały większą autonomię i żeby to były właśnie takie szkoły demokracji w działaniu na bardzo na tym poziomie takim najbardziej lokalnym i bezpośrednim. To może ja jeszcze się zgłoszę na chwilkę. Taka obserwacja ostatnich lat, że i to myślę, że pozytywna obserwacja, mianowicie, że jest coraz bardziej z kim pracować na terenach wiejskich. To wzmocnienie takich tradycyjnych organizacji wiejskich typu koła gospodyń, typu OSP, jakieś kluby sportowe, to daje autentyczny efekt. Jest baza ludzi, która to baza się jakby rozrasta, wzmacnia też kompetencyjnie i to jest świetny materiał w cudzysłowie do pracy, do jakiejś pracy twórczej. I to absolutnie ja to obserwuję pracując na terenach wiejskich od lat 8 już, nie? Super. Agata, jak u ciebie, jak ty to widzisz? Znaczy my też współpracujemy z kołami gospodyń wiejskich, też je wspieramy, nawet teraz będziemy organizować konferencję dla pań z kół gospodyń wiejskich. Pewnie pojawi się zaproszenie na naszym portalu niedługo. Więc zapraszamy. Jeszcze wracając do tego języka przekazu, no jest to dla nas też ważne, jeśli chodzi o kontaktowanie się z rolnikami, tak. Tutaj mamy taki problem, że często w ramach naszych projektów powstają różne badania, raporty opracowywane przez naukowców. No i teraz właśnie jest ten problem, w jaki sposób oni muszą jakby ten swój raport dostosować do, czyli te informacje, wyniki, przypuśćmy, z prowadzonych prac, na przykład na temat nawożenia, w jaki sposób dostosować ten język przekazu, aby on trafił do rolników. No to jest wyzwanie, tak. Że staramy się też zachęcać, czy tam jakoś wpływać na tych naukowców, żeby oni po prostu dostosowywali, tworzyli takie opracowania, które byłyby właśnie możliwe do przeczytania przez rolników, tak. A ja bym nawet dorzuciła więcej, że te właśnie rozwiązania mogą być wspólnie wypracowywane. I to też jest właśnie nasz takie założenie, i podstawa dla programu, który i metodologii, którą tutaj opracowujemy, tak zwanego urban activism, czyli połączenie takiego aktywizmu miejskiego i łączenie ludzi może bardziej ze świata akademickiego z wiejskimi aktywistami i po prostu z rolnikami, hodowcami zwierząt, żeby te rozwiązania nie były właśnie tak
tylko teoretyczne i oparte na wiedzy książkowej, ale żeby właśnie łączyło się to z tradycyjnymi praktykami i tą wiedzą praktyczną, którą mają ludzie na wsiach, którzy zajmowali się, którzy najlepiej po prostu znają te uwarunkowania i wyzwania, z którymi się mierzą na co dzień właśnie z praktyki, z doświadczenia. I chciałam się jeszcze właśnie odnieść tutaj do, dziękuję Adamie za komentarz i odniesienie się do książki Rutgera Bregmana Homo sapiens, ludzie są lepsi niż myślisz, i też właśnie takich liderów, którzy także na tych otwartych zgromadzeniach też nam się pojawiają takie przypadki osób, które po prostu próbują, pomimo że ta struktura jest z założenia horyzontalna, to i tak próbują narzucić swoje zdanie na przykład sposób, w jaki się wypowiadają, pokazuje, że chcą zdominować grupę. No więc dlaczego mówiłam o obecności też młodszej generacji i kobiet w czasie tych spotkań? Dlaczego to jest ważne, żeby te grupy były jednak różnorodne? Dlatego, że wtedy też jest łatwiej takiego lidera samozwańczego trochę złagodzić i jakby usadzić, że tak powiem, w szeregu i żeby właśnie, żeby rzeczywiście ta decyzja ostatecznie podjęta była wspólna i żeby, dlatego też stosujemy techniki moderacji i facylitacji, żeby każda z osób obecnych na spotkaniu miała możliwość wypowiedzenia się. Bo osoba, która może jest najbardziej widoczna i najgłośniejsza, to znaczy, że ma najlepsze pomysły. Super, jeszcze Klaudia, tutaj coś. Tak, też właśnie w kontekście tej różnorodności, tylko może w innym aspekcie wyrażonej, bo ja się wychowałam na podwarszawskiej wsi, teraz to już jest bardziej podwarszawskie przedmieście, bo tak to się rozwinęło to miasto i też weszło w te okolice. I zastanawiam się, jak na przykład taka społeczność, która kiedyś może była bardziej jednorodna, jeśli chodzi o nie wiem, taką przeznaczenie gruntów, że tutaj byli głównie rolnicy, może sadownicy i może ich cele były bliższe sobie, jak tutaj wspólnie decydować o tym naszym wspólnym terenie w danej gminie. A czasem gdzieś te potrzeby mogły się w różnych kierunkach porozwijać i też przychodził jakiś drobny przemysł, przychodził jakiś większy przemysł. Gmina zaczęła dostawać nagrody za jedną z najbardziej przedsiębiorczych gmin w Polsce. Tylko że teraz jakby ludzie, nie wiem, może właśnie te potrzeby się tak zróżnicowały, że zastanawiam się, jak na takim zróżnicowanym może terenie czy gminie tak zróżnicowanej można wspólnie podejmować jakieś decyzje, bo niektórzy może dążą do wzrostu wartości ich gruntów, albo chcieliby sprzedać je jakimś inwestorom, a tutaj obok tych gruntów są osoby, które mieszkają, mają swoje domy mieszkalne i nie chciałyby mieć przemysłu tuż za siatką. I że pytała jestem, czy były jakieś, może już stosowane, może będzie wiedział właśnie, czy Maciej, czy Agata, jakieś takie mechanizmy, żeby współpracować na tak różnorodnej grupie. Po minie Agaty widać, że to niełatwe. Tak, no na różnych spotkaniach też w innych krajach podnoszony jest ten problem. Znaczy mi się wydaje, że jednak ci
że te osoby, które przyjeżdżają na obszary wiejskie, to one jednak się powinny dostosować do, no, do warunków, jakie tam są, no bo to są obszary wiejskie, a nie po prostu miejsca zamieszkania, nie wiem, tylko, tak, więc one muszą mieć swoje, nie wiem, zapachy, znaczy wiem, że jest to problem trudny. No, mnie się pojawia taka jedna rzecz, bo pewnie no, niełatwe, tak? Dialog tutaj jest pewnie jedynym wyjściem. Niełatwe też w kontekście właśnie tego ego, o którym była wcześniej mowa, choć ludzie są dobrzy i rzeczywiście książka jest cudowna i pokazuje też pewne mechanizmy, w które się sami wrzucamy jako ludzkość, powiedziałabym, dokonując pewnych wyborów. Natomiast dialog jest pewnie jedyną możliwością i znalezienie czegoś, co jest wspólne dla tych wszystkich grup, do czego się mogą odnosić. Jednocześnie też patrząc na podejście Adama Granta z kolei, który mówi, że w każdej społeczności będą tak zwani biorcy, będą dawcy i to są takie grupy do 10% zwykle i pośrodku będą ci, którzy się dostosują, czyli matchers, czyli givers, takers i matchers, czyli dawcy, biorcy i dostosowujący się. I zależnie od przewagi sił trochę w tej społeczności, ci dostosowujący się, ta społeczność pójdzie bardziej w stronę tych dawców albo tych, którzy są biorcami, czyli właśnie jest to ego i jest dużą sztuką, żeby zareagować wystarczająco wcześnie, żeby biorcy nie zdominowali, bo dawcy zrażeni natychmiast się wycofują, tak? Oni są w stanie dawać do pewnych granic, czyli wspierać, czyli jakby właśnie chować swoje ego. Więc to jest taki kawałek bardzo trudny w naszym świecie, bo jesteśmy w świecie rządzonym w jakimś stopniu, w dużej części przez właśnie biorców, dawców mamy więcej chyba właśnie w tych społecznościach lokalnych, więc to jest tak, jak wzmocnić te społeczności, którzy są właśnie, to jak wzmacniać tych dawców i spowodować, żeby ta część dołączających, tych matchers, szła w tej części. Adam poprosił o coś, jakiś blog, artykuł, tak, nie mam w tej chwili pod ręką, ale oczywiście tak. To też, ale to nie musi być szybko, może być później, jak nie, to spróbuję sobie wygooglać, ja mam krótką refleksję, bo mi się skojarzyło ja lubię w firmie, w której akurat jestem, budować wymianę wiedzy i społeczność, która wymienia wiedzę. I mam dokładnie taki sam podział. Nie wiem, czy go gdzieś wyczytałem, czy sam mi się urodził z praktyki, że są ci, co chcą dawać wiedzę, są ci, co chcą ją brać. No i trzecia grupa, taka raczej nieokreślona, którym, że tak brzydko powiem, to im to wszystko wisi i tyle. No i w zasadzie zawsze, tak statystycznie na tych moich niewielu przypadkach, tych, co chcą brać, jest i tak mało, ale znacznie więcej niż tych, którzy chcą dawać. No i ja próbuję robić tak, żeby przynajmniej jednego znaleźć, który chce dawać. Jak nie ma jednego, to sam się nim staję i szukam drugiego. Jak jest dwóch, którzy chcą dawać, to przynajmniej kilku, którzy chcą brać, się znajdzie. No a potem to już tak... jakoś tak. Próbuję podlewać ten ogródek i pewnie to jest ten sam mechanizm tutaj. Jesteśmy i też ten sam mechanizm, który mamy tutaj, nie? Który nam się pojawił, o którym powiedziałeś. Tak. I to jest ten mechanizm wzmacniania. Ja mam takie przeświadczenie, tutaj jak, też to jest moja refleksja, to nie jest żadne badanie naukowe, że to, o czym Maciek powiedział, czyli ta sprawczość, tak akurat, ja pracuję z Design for Change, które w ogóle pracuje na sprawczości dzieci z kolei, budowaniu takiej postawy sprawczości dzieci. W Polsce też nam jest bardzo trudno ruszyć, żeby robić przestrzeń dla sprawczości dzieciaków, a dzieciaki robią mega fajne projekty i one jak raz poczują tą sprawczość, to już będą tymi, przejdą na tą stronę
dawców, tak? Tych, którzy chcą zapraszać innych do działania i tak dalej. Więc to jest taki kawałek, jak pobudzić te osoby i w tych społecznościach. I to dotyczy czy społeczności lokalnych, czy sołectw, czy grup jakichkolwiek, czy firm, tak? To, co Adam powiedziałeś, że firmy mają tę przewagę, że jeżeli, że mogą sobie zrekrutować samych dawców i maczersów bez zbiorców, wtedy mają łatwiej, żeby tą kulturę utrzymać. Tutaj świetnym narzędziem dla budowania tej edukacji dzieci są szkolne budżety partycypacyjne. Kapitalna sprawa. U nas w województwie w kilku miejscach już obserwowałem takie projekty realizowane przez inne NGOsy, gdzie dzieciaki wymyślają pewne działania, potem je promują, potem realizują. Jest taki ferment pozytywny się dzieje w szkole i ta sprawczość ma na końcu swoją emanację w postaci jakichś konkretnych działań, imprez, przedsięwzięć i tak dalej. Naprawdę niewielkie środki na to są potrzebne, a dzieciakom daje mnóstwo frajdy. Jest taką kuźnią właśnie takiej obywatelskości i społecznikowczości. Szczości. Dzięki. Społecznictwa. Może jeszcze coś takiego jeszcze. No, chciałam nawiązać do tych konfliktów właśnie między ludźmi, którzy przeprowadzają się z miast na tereny wiejskie. No i często jest to takie właśnie powiązane z taką utopijną trochę wizją życia na wsi, a potem właśnie okazuje się, że jednak to nie jest tylko taka idylla, tylko są konkretne problemy. Tak jak podawałam przykład tych pożarów, które tutaj występują na coraz większych obszarach. No jest to ewidentnie właśnie taki przykład konfliktu, który narasta między lokalną społecznością, która też czuje, że rząd, który jest w stolicy w Madrycie, po prostu nie rozumie ich problemów i narzuca swoją ekologiczną wizję, która nie została z nimi w ogóle przedyskutowana, tylko właśnie są wprowadzane obostrzenia, nakazy, ale to tylko właśnie powoduje, że ten bunt narasta. No i dlatego też właśnie to chciałam podkreślić, jak ważne jest tworzenie takich przestrzeni do demokratycznych debat, ale właśnie nie tylko sam, żeby to nie było tylko oparte na dyskusji, tylko wypracowywaniu konkretnych rozwiązań dla konkretnych problemów i wyzwań, których będziemy mieć coraz więcej wraz z postępującymi zmianami klimatycznymi. I rozumiem to, co mówisz, Kasiu, to też to, żeby to przekładało się na realne działania, żeby to, co ci ludzie zdecydują wspólnie, było potem też rzeczywistością, tak? To, o czym mówił Maciek, czyli o tej sprawczości, tak? Bo jak my jesteśmy tylko w panelu i doradzimy, a de facto na koniec dnia władza samorządowa, o tym mówiła, że to jest oksymoron, zdecyduje inaczej, to nasza sprawczość się osłabia. Tak, zdecydowanie. Myślę, że jest dużo też przykładów na to, że w ogóle, że słowo partycypacja trochę zostało tak, no jest wykorzystywane, przez partycypację rozumie się same konsultacje, a te konsultacje potem nie są brane pod uwagę, więc to może bardzo, bardzo zniechęcić właśnie do tego, żeby się później angażować. Jeżeli nie widzimy tego przełożenia na nasze codzienne życie i przyszłość. Są jeszcze jakieś pytania, refleksje?
Jeżeli nie, to zaprosiłabym do rundy zamknięcia. Tą akurat wezmę z socjokracji, z podejścia socjokratycznego, ale też często rozumiem, że to też może być takie podejście, które jest w takich wspólnotach, choć mam też takie doświadczenie, że wprowadzane zaproszenie do rundy jakiejkolwiek w społecznościach, które nie są do tego przyzwyczajone i też z osobami, seniorami, tak powiedziałabym, spowodowało duży opór, więc jakbyście mieli ten opór, to powiedzcie, że nie chcecie, a jednocześnie zaproszę ci, którzy znają i lubią i chcą się podzielić to, z czym wychodzicie. Jak ktoś chce zacząć, to zapraszam i potem niech rzuci piłeczkę do kogoś kolejnego. Może ja się wyrwę. Obserwacja jedna, że wszędzie na całym świecie problemy są tak naprawdę takie same. I nieważne, czy to jest wieś, czy to jest miasto, czy to jest społeczność osiedlowa w centrum Szczecina, czy to jest jakaś mała 200-mieszkańcowa wieś, problemy są te same. To jest czynnik ludzki i modele, które się gdzieś tam wypracuje, można wdrożyć skutecznie w każdym miejscu tak naprawdę. Nie? Dzięki. Rzuć piłeczkę do kogoś. Rzucam piłeczkę do pani Agaty. Nie wiem, co powiedzieć, bo ja nie jestem zadowolona w metodach partycypacyjnych i w ogóle prowadzenia spotkań i tak dalej. Znaczy, zachęcam do śledzenia naszego portalu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. W związku z nowym okresem programowania powstanie nowy portal Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Plus, czyli przygotowujemy się powoli do nowego okresu programowania, wdrażania planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej. Tam też jest miejsce przewidziane dla lokalnych grup działania i wsparcie dla społeczności wiejskich. My działamy na obszarach wiejskich, więc jakby miasta nas za bardzo nie interesują. I też mogę dodać, że te lokalne grupy działania, one nie tylko korzystają z programu Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, ale również mogą korzystać z innych funduszy społecznych czy rozwoju regionalnego, czyli też mogą jakby wykorzystywać środki na aktywizację, na rozwijanie działań partycypacyjnych, też z innych funduszy. Mhm. Super, Agato. Rzuć piłeczkę do kogoś. Może pan Adam Kwiecień. Zapraszam. Dzięki, Agata. Wiecie co, ja mam kilka rzeczy, tak w skrócie, żebym się nie rozgadał. Tak, mikrofon działa. Mimo tych paru smutków, to ja wychodzę taki bardzo zadowolony, bo w przeciwieństwie do tego biznesu i nie tylko, gdzie tego ego i takiego, wiecie, takiej pogoni za chwilowymi zwycięstwami jest mnóstwo, to świat, w którym się mówi o partycypacji, o ludziach, o dialogu, to jest w ogóle, to jest mój świat. Ja no, tak emocjonalnie, ja bym mógł tu żyć w tym świecie. Znaczy nie wiem, czy mógłbym właśnie, bo jeszcze chyba tak na dobre to nie próbowałem. Ale tak sobie myślę, może to spotkanie to jest taki punkt przełomowy i może ja w swoim życiu coś w związku z tym zmienię. To jedna rzecz, zobaczymy. Druga rzecz to jest motywacja do tego, żebym się z tobą, Paulina, spotkał, bo jesteś blisko, z Klaudią bym się też spotkał, też się dawno nie widzieliśmy, ale ty chyba jesteś nadal w Krakowie, czy gdzieś w jakiejś innej Ameryce. No nieważne, odezwę tak, się. Chwilowo Sztokholm, ale teraz będę w Warszawie, więc wszyscy... A, okej, okay, no, tak. No to
to się odezwę. No i tak, i ogólnie to z jakąś nadzieją wychodzę. Te 100 osób na spotkaniach, o których Maciek mówiłeś, to też może jakaś jest nadzieja, bo chyba w tym świecie wojen i wyścigów to potrzebuje nadziei. Dzięki. No to może drugi Adam. Tak czułem. Ja w sumie trochę nawiążę, bo właśnie z jednej strony to co Maciej powiedział, że podobne są problemy na całym świecie. Ja też to widzę właśnie, że też w drugą stronę podobne problemy są właśnie w różnych jakby obszarach działalności człowieka, że tak powiem, tak? Czy to są lokalne społeczności, czy to jest biznes, czy to jest, wspominał też Maciej o szkole, to też jest bardzo fajne, u mojej córki w szkole też są właśnie te budżety partycypacyjne i też dzieciaki się uczą i to jest w ogóle bardzo ważne, tak? Ta edukacja wczesna, która no niestety też często zawodzi, tak? U nas no, są na szczęście, jest trochę fajnych szkół, ciągle za mało. Tak mi się wydaje. No, dokładnie. I coś miałem, coś Adam od ciebie miałem jeszcze, ale zdążyło mi chyba wylecieć z głowy to, o czym mówiłeś, ale no. To ja ci podpowiem, że zmienisz jakoś swoje życie znacząco. A, tak. Nie, tak pomyślałem rzeczywiście trochę, że może coś, może gdzieś tam jeszcze bym podziałał właśnie w tych lokalnych społecznościach, bo w sumie to jakoś nie miałem okazji do tej pory i raczej się skupiałem na biznesie. Właśnie, a może trzeba by trochę czasu wykrzesać też na to. No. Dobrze, to tyle. To kto nam został? To może Klaudia w takim razie. Dzięki. Tak, ja kończę z takim pozytywnym uczuciem, że się dzieje, mimo że może nie zawsze się angażuję w różne działania, to gdzieś różne fajne inicjatywy się dzieją. I tak zastanawiam, jak mogłabym w najlepiej sposób Was pomóc, czy to networkingowo, czy jakimiś umiejętnościami, gdzie Was w tej sytuacji staram się teraz rozwinąć, może gdzieś później też wesprzeć różne grupy w wdrażaniu takich właśnie wspólnego sposobu zarządzania. No i gdzieś tam działałam kiedyś w kooperatywie spożywczej, która starała się włączyć właśnie też to miasto z wsią, z rolnikami i gdzieś, żeby tutaj z obu stron były korzyści. I tak się zastanawiam, że właśnie jak możemy współtworzyć takie środowiska, takie gminy, gdzie różne potrzeby będą realizowane i też ludzie będą mogli właśnie mieszkać i prowadzić jakąś swoją działalność, jakiś przemysł, który nie będzie szkodliwy dla innych, a też ktoś będzie mógł coś uprawiać, hodować, to będzie takie wspólne dobro i taka gmina będzie też pewnie w jakimś stopniu może niezależna, samowystarczalna, jeśli te różne surowce będą mogli sobie nawzajem dostarczać. Ale to są gdzieś tam takie rozmyślenia. Ale cieszę się z tego spotkania i na więcej spotkań właśnie z Kasią, bo też jak to było wspomniane o tym słownictwie i jakich słów, jakich określeń używać, żeby to było bardziej inkluzywne. Mamy też to trzecie spotkanie z Kasią zaplanowane właśnie wokół tego tematu. Drugie spotkanie w maju wokół narzędzi. Też ciekawe, też tutaj padło, że czasem barierą wejścia jest ta umiejętność posługiwania się tymi narzędziami, więc może też będzie ciekawa dyskusja o tym, jak wykorzystywać różne narzędzia, zaangażować różne grupy w ten proces decyzyjny. Więc to jest takie pozytywne uczucie, że może coś tutaj te nasze spotkania wniosą i też networkingowo, bo cieszę się, że mamy właśnie gości, Agatę, Macieja, tutaj Adama z biznesu, to też nasze koleżko może, a może da się coś do tego wypracować wspólnie lub wymieniać się właśnie instytucjami. To może Kasia weźmiesz, a to ja zamknę. Dziękuję bardzo. Tak, słuchając teraz właśnie tego podsumowania, dla mnie też staje się to coraz bardziej takie widoczne, jak te wszystkie tematy się ze sobą łączą. Nie tylko międzynarodowo, ale też międzysektorowo.
Chciałam może też tutaj dodać coś, czego, o czym nie wspominałam wczoraj w czasie mojej prezentacji, że też łączymy lokalnych przedsiębiorców, producentów lokalnej żywności z instytucjami publicznymi, takimi jak szkoły czy miejsca opieki dla osób starszych, żeby na przykład jedzenie, które tutaj jest wytwarzane lokalnie, bezpośrednio trafiało do tych instytucji. Przy czym też łącząc świat wsi i świat miasta, który tak naprawdę cały czas ze sobą jest w kontakcie i w połączeniu. Myślę o tym, jak tworzenie takich bardziej horyzontalnych struktur i miejsc współpracy może połączyć ludzi i przyciągnąć też miejskich aktywistów, ale też właśnie z tą perspektywą, żeby nie narzucać swojego punktu widzenia i tych akademickich teorii, ale rzeczywiście, żeby wypracowywać wspólnie rozwiązania dla naszych codziennych problemów, no bo musimy ze sobą współpracować, koegzystować, inaczej będziemy iść w kierunku eskalacji konfliktów, wojen i tych właśnie autorytarnych tendencji, których czego nie chcemy, wydaje mi się, że ludzie po prostu chcą zazwyczaj, nie mówię tutaj o dyktatorach, ale właśnie o zwykłych ludziach, czy to w mieście, czy na wsi, po prostu harmonijnie ze sobą współdziałać i współżyć. Więc jeszcze jedna myśl, że jesteśmy też cały czas w procesie ciągłego uczenia się, eksperymentowania i uczenia się przede wszystkim na różnych błędach, ale to też właśnie pokazuje, że możemy cały czas ulepszać ten sposób, w jaki się organizujemy jako społeczności. Najważniejsze, wydaje mi się, właśnie w demokracji jest ta praktyka, żeby nie tylko o tym mówić, ale cały czas po prostu próbować się ze sobą porozumiewać i dochodzić do jakiegoś wspólnego konsensusu. Super, dzięki bardzo, Kasiu. Dzięki, że przyniosłaś w ogóle ten temat. Ja jestem bardzo szczęśliwa, że też połączyliśmy, tak, właśnie ta turkusowość, która była gdzieś obecna w tym świecie biznesowym, trochę NGO-sowym, wychodzi też na poziom bardziej już kwestii demokracji. Mnie się bardzo mocno pojawia słowo inkluzywności, włączania ludzi, dialogu i jednocześnie też takiej współpracy, bo to, co ja widzę, dbania o siebie nawzajem, tak? Nawet między NGO-sami konkurujemy o środki, to powoduje, że nie zawsze współpracujemy. Teraz już się trochę to bardziej zaczęło, ale był taki moment, kiedy była straszna grantoza w tym środowisku, więc trochę jest tak, że konkurujemy o zasoby, pomimo tego, że one są, a moglibyśmy dużo więcej zyskiwać dla siebie i dla ziemi w momencie, kiedy byśmy dbali o siebie nawzajem i dbali też o naszą planetę. Więc tego z takim przesłaniem bardzo bym chciała zamknąć. I tak jak to logo za mną, czyli Till Around the World, i tam się łączyli ludzie z całego świata przez 36 godzin, faktycznie to szło wokół całej Ziemi, czyli szło przez Europę, potem Ameryki i Azję. Tych osób też nie było tak dużo, bo jeżeli popatrzycie na świat,
to można sobie powiedzieć, Boże, tam kilka tysięcy osób, które się połączyło, cóż to jest na tych wszystkich mieszkańców Ziemi? Jednocześnie to są ci, którzy będą tym zaczynem i zmiana się, pamiętajcie, zaczyna zawsze na peryferiach. Więc to jest taki kawałek, który jest istotny. I bardzo zapraszamy na śledzenie, do śledzenia turkusowych śniadań. Zapraszamy w maju na kontynuację z Kasią. Po międzyczasie w Warszawie będą też spotkania o socjokracji, czyli tutaj już też dla obszarów, dla w ogóle dla społeczności lokalnych może taki ciekawy kontekst decydowania z włączaniem niekoniecznie większościowego, takiego, które jeszcze na przykład przez właśnie konsent, czyli przez brak sprzeciwu, który pokazuje, że można dochodzić do rozwiązań naprawdę z uwzględnieniem tych najważniejszych głosów, w sensie takich, które mówią o jakichś zagrożeniach dotyczących tego, co chcemy zdecydować. Więc to są takie kwestie, które są obecne w świecie, które po prostu które warto szerzyć i pokazywać, że można inaczej, jak mawia profesor Blikle. Tak. Także z tym przesłaniem bardzo dziękuję. Nie wiem, czy Adam Żołnowski, czy tobie się coś przypomniało takiego ważnego poza zmianą życia a propos wypowiedzi drugiego Adama? Nic ważniejszego nie ma. Okej, okay, słuchajcie, to bardzo dziękuję. Zapraszamy na turkusowe śniadania. Dzięki serdecznie. I z osobami, żeśmy się połączyli, myślę, że pozostajemy też w kontakcie a propos różnych innych elementów, które możemy wzmacniać. Pewnie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.